To był ostatni projekt uchwały. Proszę Państwa, punkt 7. Dyżury 1, 8, 22, 29 sierpnia 2013 roku. Punkt 8. Oświadczenie komunikaty. Chciałbym Państwu odczytać pismo, które otrzymaliśmy ze Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Rada Dziennikarskiej w Robocie. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć przychyla się do wniosku podjętego przez Radę Dziennikarską uchwałą nr 22/2012/28 sierpnia 2012 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenu wojskowych w rejonie ulicy Wrocławskiej, Głowackiego, Krzyżowskiego, Jarej Kijowskiej przeznaczenie na siedlo publiczne. Zważywszy, iż w dniu 21 czerwca 2013 roku miasto Kraków zostało uhonorowane Nagrodą Europejskiego Miasta Drzew. Tak. Przyznaną przez Europejską Radę do Spraw Drzew. A w ocenie mieszkańców poszczególnych dzielnic ilość zieleni jest wciąż niewystarczająca. Każda nowa inicjatywa zwiększająca dostępność mieszkańców do terenów parkowych, a tym samym chroniąca drzewostan, jest cenna. Wiele drzew jest niszczonych, wycinanych, niewłaściwie pielęgnowanych. Wiele usypa, co ma bezpośredni wpływ na jakość życia w Krakowie. Dodatkowym argumentem za zwiększeniem terenów zieleni publicznej jest wciąż nierozwiązany problem złego stanu powietrza w Krakowie, utrzymującego się smogu i częstych średniodobowych dopuszczalnych przekroczeń stężeń dołami zawieszonych PM2,5 i PM10. Z racji pochłaniania zanieczyszczeń, zieleń w mieście ma dobroczynny wpływ na jego jakość. Zachowanie istniejącej zieleni i dążenie do zwiększenia terenów parkowych powinno być działaniem, do którego dążą władze na każdym szczeblu zarządzania w mieście. Zgodnie z uzasadnieniem Rady Dzielnicy Piątej, ciąg pieszy istniejącego Parku Muluki Królewskiej mógł wyprowadzić do Parku Królewskiego w Łobzowie, utworzonego z gminnego kompleksu sportowego WKS Wawel w Zarządzie Infrastruktury Sportowej UMK, z terenów Ministerstwa Obrony Narodowej oraz terenów zielonych należących do Politechniki Krakowskiej przed Pałacem w Łobzowie. Wszystkie te obszary są własnością publiczną i jako takie powinny być przeznaczone na cele publiczne. Przeznaczenie kolejnego zielonego obszaru Krakowa na cele komercyjne jest szkodliwe społecznie wobec postępującej zabudowy mieszkaniowej. Parki w pobliżu terenów mieszkalnych w znaczący sposób podnoszą jakość życia, a tym samym są obszarem przyjaznym dla mieszkańców Krakowa, a przede wszystkim dla najmłodszych. Z poważaniem, Joanna Furmaga, prezes zarządu. Także pismo przewodniczącego Rady Miasta. Zwracam się do pana przewodniczącego, a za pana pośrednictwem również do członków Rady Dzielnicy Piątej Robocza, którzy pełnili dyżur podczas dnia otwartego magistratu, z serdecznymi podziękowaniami za zaangażowanie i czas, jaki poświęciliście Państwo na przygotowanie ciekawej prezentacji swojej dzielnicy. Dzięki Państwa kreatywności i czynnemu uczestnictwu w 13. edycji Dnia Otwartego Magistratu zwiedzający mogli uzyskać informacje, które niewątpliwie przyczyniają się do poszerzenia wiedzy o działalności dzielnicy Piątej Krobocza. Mam nadzieję, że kolejna prezentacja dzielnicy będzie równie ciekawa i wzbudzi zainteresowanie mieszkańców Krakowa, jak również turystów odwiedzających w tym krakowskim magistrat. Podpisano przewodniczący Rady Miasta Bogusław Koszmarz. Proszę Państwa, i pismo od zarządcy nieruchomości Tomasz Greń w sprawie interwencji udzielnej w Urzędzie Miasta Wydziału Planowania Przestrzennego w sprawie działki nr 265/4/45 dzielnica Kraków-Krobocza. Zarządca nieruchomości przy ulicy Łukietka 5 w Krakowie, działka nr 114/45 Kraków-Krobocza. W imieniu mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Władysława Łopietka 5 w Krakowie zwraca się z gorącą prośbą o poparcie mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej w Krakowie i interwencję w Wydziale Planowania Przestrzennego w sprawie uwzględnienia w najbliższych planach dotyczących studium zagospodarowania przestrzennego dla rejonu działki nr 265/4/45 Krobocza jako terenu rekreacyjnego terenu zielonego. Jest to jedyna działka w obrębie początku ulicy Władysława Łopietka w Krakowie, gdzie rosną drzewa oraz jest to jedyny pas zieleni w tej okolicy. Przy tak intensywnej zabudowie rola i istota kawałka przestrzeni zielonej jest bardzo istotna dla wszystkich mieszkańców ulicy. Proszę Państwa, jest to teren, który znajduje się przed tym budynkiem, gdzie jest Carrefour, w tym takim ostrym. I tam jest taka właśnie działka zielona. Tutaj ona jest zaznaczona,
ale czytam to ze względu na to, że chciałbym Państwa prosić o to, aby z terenów Waszych okręgów wyborczych takie właśnie miejsca, abyście Państwo do nas przesłali, ponieważ jest teraz wyłożenie tego planu i uwagi należy zgłaszać. Tutaj zarząd przygotuje taką uchwałę w tej sprawie. Mamy już kilka takich miejsc. Między innymi jest to miejsce przy parku Świętego Wincentego Paulo, bo w obecnym planie został jako teren zielony jedynie część tego parku zaproponowana jako zielony teren. Natomiast ta część od strony Alei Kijowskiej jest jako teren mieszkaniowy, także to trzeba bezwzględnie skorygować. Tak samo chodzi o teren zielony, który znajduje się na tyłach przedszkola Iskierka. Ten teren zielony przy ulicy Lea 77-75. A także kilka innych działek z terenu dzielnicy. Także bardzo bym prosił Państwa właśnie o wskazywanie tego, abyśmy to ubrali w formę uchwały zarządu i przesłali jako nasze uwagi do zresztą każdej innej uwagi dotyczące tego studium. Nie tylko dotyczące terenu zielonego, było każdej innej sprawy właśnie też powinno to dotyczyć. Także bardzo proszę o takie informacje. Bardzo proszę pan. Panie Przewodniczący, Szanowne Radne i Radni. To wcale nie będzie śmieszne, a sprawa dotyczy korzystania z chodników. Zabiorę 3 minuty. Chodnikiem w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest wydzielona część drogi publicznej służąca dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Ta definicja odnosi się do sprzątania chodnika i do odśnieżania. Kolejne, które szukałem, prawda, artykuł 4 punkt 6 ustawy z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych definiuje chodnik jako część drogi przeznaczoną dla ruchu pieszego. Okazuje się, że poruszanie się chodnikiem w Krakowie, w tym i w dzielnicy Krowodza, nie jest łatwe. Przykłady. Ulica Litewska. Żeby przejść chodnikiem, ulicą Litewską, muszę się co kilkanaście kroków zginać do połowy, bo z sąsiednich posesji bezpośrednio nad chodnikiem zwisają gałęzie i krzew. No, palczeć. Dalej, ulica Królewska, proszę Państwa, na wysokości biblioteki publicznej, chodnik przyjezdni, nie ten przy bibliotece, a ten chodnik przyjezdni, gałęzie drzew zwisają aż do 60 cm nad chodnikiem. Dokładnie wczoraj sobie i obserwuję. Idzie dziewczyna, no nie w miarę młoda. To ja pomyślałem się, jak ona pokona tą przeszkodę, proszę Państwa, czy ona na szporakach przejdzie. No, proszę, dokładnie, na wschodzie biblioteki publicznej przyszedł samochody do połowy zajmują chodnik, no i te cholerne krzewy, są nie tylko ten jeden, ze chwilę dalej, ale patrzę dziewczyna i stanęła przy tym, osłupiała, ja tak sobie patrzę, skąd na co, jaka będzie reakcja. No ale popatrzyła, wzięła ręce i tak jakoś bokiem przecisnęła się i przeszła dalej. Dalej przykładów, no mógłbym tu umnożyć te przykłady, ale to tylko tak. Proszę Państwa, jeszcze trudniej przejść takie odcinki chodnika, gdy pada deszcz i ma się dodatkowo nad sobą parasol, no i wzrostu, tak jak w moim wypadku, powyżej 1,80 m. No, 1,84 kiedyś miałem, no. Skurczyłem się. Tak. Kilkakrotnie mówiłem o tych faktach, prawda, że to przeszkadza w chodzeniu. O tych faktach mówiłem pracownikom dbającym o zieleń miejską. To znaczy tym, którzy kosili trawniki i ścinali żywopłoty. A ich odpowiedź w różnych miejscach, bo nawet w rejonie sądów też zaczepiłem, prawda, tych gości, ich odpowiedź brzmiała. Oni wiedzą o tym, że tych gałęzi nie powinno być nad chodnikiem i od nich się dowiedziałem, że powinna być wolna przestrzeń na wysokość 2,5 metra nad chodnikiem. Lecz nikt nie kazał im tych gałęzi krzewów przycinać. Polewa. Informacje o tym, o takich faktach, które po prostu stwierdziłem, ponieważ kilku tam znam z widzenia, przekazywałem też prezesom niektórych spółdzielni mieszkaniowych. Efekt mizerny. Przyznam, że mam ten sekator taki w domu, nawet mówię, cholera, to jest, jak pójdę sobie na górę,
No ale będą patrzeć jakiś wariat idzie tego i... Jeszcze na to postawmy. Jeszcze strasznie. Ale teraz... Będzie miał zlecenie. Tak. Ale teraz proszę Państwa, o co chodzi? No, ale są takie odcinki, gdzie nie można jechać jedną i ktoś jedzie na rowerze, prawda? Dziecko, kobieta i tak dalej. No i jak ona ma pokończyć to, prawda? No naprawdę jest to wielki problem. Ale nie wszyscy są przecież. Tak. Wnioski. Ponieważ adresatów odpowiedzialnych za poprawę tego stanu, ja szukałem, prawda, gdzie Straż Miejska może zabrać odciężania za tego, ponieważ adresatów odpowiedzialnych za poprawę tego stanu jest bardzo wielu, wnoszę w związku z tym, żeby zarząd dzielnicy w imieniu rady wystosował pismo w tym zakresie do prezydenta miasta Krakowa, angażując jednocześnie środki masowe do przekazu, do upublicznienia i rozwiązania tego problemu. Bardzo dziękuję. Kraków został tą nagrodę, bo będzie ale nad chodnikami. Miasta Drzew. Tak. Naprawdę jest problem, no problem jak cholera. Ale rzeczywiście jest to rzeczywiście, problem, zwłaszcza ja to mogę powiedzieć jako rowerzysta, że jest to bardzo niebezpieczne, jeżeli się jeszcze szybko dosyć jedzie. Trzeba właśnie robić takie uniki, żeby no, nie stracić oczu, bo to jest niebezpieczna rzecz, oczywiście i ważne. I dobrze, że pan zwrócił na to uwagę. A problem jest jeszcze większy, jeżeli się jedzie ulicą Mazowiecką, ja to zresztą już też te uwagi zgłaszałem, jak się jedzie ulicą Mazowiecką samochodem, przepraszam, Kijowską, od strony ulicy Wrocławskiej, w ogóle nie dać światła, bo na przykład gałęzie też wszystko zasłania. Znaki drogowe. Znaki drogowe, oczywiście, to jak to znak drogowy. Więc to zieleń jest zaniedbana dokumentnie i w ogóle nasza dzielnica, jak już jestem przy głosie, jest zaniedbana bardzo. Kosze na śmieci przewalają się. Nie widać tego w innych dzielnicach. W naszej dzielnicy przewalają się wszystkie kosze na śmieci. Nie wiem, dlaczego są nieopróżniane, chyba rzadziej niż w innych dzielnicach. Jeżeli dostaliśmy pismo, tutaj nie ma tego pisma od pana prezydenta dotyczące Parku Krakowskiego. Projekt Parku Krakowskiego mamy zrobiony już od ilu? 7 lat? Od 12 lat. Były uzgodnienia u konserwatora. Wysłaliśmy pismo do prezydenta miasta Krakowa, wysłaliśmy pismo do radnych miejskich, do pana Koświdera. Dostaliśmy odpowiedź, że ani w tym roku, ani w najbliższym czasie pieniędzy na to nie ma przewidzianych w budżecie miasta Krakowa. Więc proszę pomyśleć, jak się dba, jak taka wizytówka nie tylko naszej dzielnicy, bo Park Krakowski nie jest wizytówką tylko naszej dzielnicy, ale właściwie całego miasta. Park, który ma swoją historię i po prostu dostajemy takie odpowiedzi, mając ważny projekt i projekt, który był uzgadniany z wszystkimi. I dostajemy pismo, że ani w tym roku, ani w przyszłym, ani w najbliższych latach nie dostaniemy pieniędzy, bo nie są przewidziane w budżecie. No to o czym my tu mówimy? No jeszcze przepadnie ważność. No już raz przepadła, bo znowu odnawiamy. Będzie większa dziura w budżecie, źle. Bo nie będzie miał kto utrzymywać stadionu Wisły. Już są pomysły różne. Bo się Wisła wynosi. Pomysły są już różne, ale z tych pomysłów pewnie też nie będę widział. Ale do czego zmierzam? Że po prostu no nie jest dobrze, bo nie, to co pan tutaj czytał tej zieleni, to faktycznie nie miał to wytrawić. Trzeba było interweniować, by łaskawie nam stworzono trawę. Trzeba interweniować, żeby nam poprzecinali gałęzie, bo zasłaniają znaki, bo nie ma przejść dla pieszych i tak dalej. No nie. Ale ja szukałem kogo pociągnąć do odpowiedzialności i nie zaraz nie powiedziałem, że może Straż Miejska, ale Straż Miejska nie ma podstawy, żeby ich powiadomić, dlaczego te gałęzie nie ścięte. Oni tylko dobrowolnie mogą zwracać uwagę. Szukałem i nie znalazłem, dlatego jest tu wielu adresatów, prawda, tych punktów, które tam wyszczególiłem. No i dlatego chodziło mi, żeby było forum, więc tym się zastanowić, jakieś myśli może powstaną dodatkowe. Proszę Państwa, taka jest też informacja, którą uzyskałem w zeszłym tygodniu. Zwracają się właśnie o przycięcie kilku drzew, które mają suche konary. Jest to niebezpieczne. No i uzyskałem taką informację, że w chwili obecnej w Zikicie na tak zwaną pielęgnację zieleni wysokiej po prostu nie ma pieniędzy. I są wykonywane już takie zupełnie awaryjne sytuacje, jakieś tam spadające ciężkie konary. Natomiast nie ma planowego działania przycinania, wycinania właśnie konarów suchych. Pewno Państwo zauważyli, że też wzdłuż Alei Kijowskiej te balsamiczne topole też mają bardzo dużo
Po suszu, tak, tak zwanego po suszu, który nie jest usuwany na bieżąco, a stanowi zagrożenie, ponieważ tam jest chodnik, po którym sporo ludzi chodzi. Także ja bym tutaj proponował, żeby jeszcze w tym zakresie nasze priorytety na następnej sesji rozszerzyć i właśnie na przeznaczenie jakiejś puli środków na te wycięcia drzew, tej tak zwanej zieleni wysokiej. Mam też informacje dotyczące tak zwanej pielęgnacji zieleni niskiej, czyli trawników, że częstokroć ta pielęgnacja nie będzie wykonywana tak, jak to powinno być, czyli co najmniej 4 razy w sezonie. Jest to zmniejszone do 2 koszeń w sezonie, a bywają takie miejsca, które będą koszone tylko raz. Także to jest rzeczywiście bardzo postępująca degradacja utrzymania tych terenów zielonych. Myślę, że tutaj powinniśmy właśnie w ramach tych środków, które nam zostały powierzone do podziału, aby jakąś pulę na ten cel przeznaczyć, bo inaczej będziemy nie dość, że w dżungli, to jeszcze do tego w takiej dosyć niebezpiecznej dżungli. Także taką propozycję do rozważenia na komisji ziemi, jaką część... Na powierzonych mamy więcej, ale na priorytety możemy to zrobić z priorytetów. Ale mamy tylko 20 tysięcy, tutaj nie ma... Znaczy, pamiętajmy, bo tutaj też była na ten temat mowa, że mamy taki procentowy podział na poszczególne komisje, natomiast to nie jest coś świętego, czego nie możemy naruszyć, prawda? Jeżeli są jakieś zadania, które są istotne, to należy je omówić i przeprowadzić kosztem czy to remontów chodników, bo jednak trzeba sobie wbrew oburzeniu przewodniczącego Komisji Komunalnej, to jednak dla Komisji Komunalnej kwota 3 czy 5 tysięcy złotych jest mało zauważalną, ponieważ to są drogie inwestycje. Natomiast ta sama kwota właśnie przeznaczona na utrzymanie bądź obcięcie tych suchych kanałów jest kwotą znaczącą, która może rzeczywistą zmianę w tym zakresie wprowadzić. Także to nie jest zupełnie rzecz ustalona raz na zawsze i niemożliwa do pewnych korekt. Czy nie patrzę ewentualnie na to bardziej ścieżek rowerowych, pewnie by dotyczyło poprawa bezpieczeństwa drogowego w komisji? Być może. Słyszę, że tak. By się coś miało wchodzić. Nie już odmówiliśmy straż kolejnego samochodu. No właśnie. No tak, no bo... Pożytku żadnego z nich nie ma, w związku z tym... Trzeba się przyjąć. Tym będzie bezpieczeństwo. To bardzo proste jedno zdanie, że skoro nie ma, bo tutaj już kiedyś potem zgłaszałem kwestię zasadności remontu tych wjazdów dla osób niepełnosprawnych i właśnie tutaj w sytuacji, że nie ma szans na remont w najbliższych latach, to się aktualizuje i ta konieczność staje się bardziej realna, żebyśmy o tym pomyśleli. Ale bardzo chciałem poruszyć tą kwestię, jakby ponowić tą dyskusję, to o czym mówiłem, czyli to już w zasadzie nie ma sensu, żeby się powtarzał, ale kwestię tego budżetu partycypacyjnego poddać pod rozwagę. Jest robiony pilotaż w dzielnicy piątej, z tego co wiem, pierwszej, siódma chyba też. I czwarta, tak? Tutaj to rzeczywiście jest pole do dyskusji, czy nie jest to w pewnym sensie jednak zamiana, wyręczanie rad dzielnic. Z jednej strony są też argumenty, które mówią za tym, że to jest jakby aktywizacja mieszkańców w te sprawy, które ich dotyczą. Temat jest otwarty. Myślę, że dyskusja na podstawie doświadczeń tych 3 pilotażowych dzielnic przyniesie nam materiał do dyskusji, właśnie do rozważań. Myślę, że mieszkańcy zawsze mają taką możliwość, że mogą się zawsze do rady zwrócić i korzystają z tego. Z propozycją, więc jest to taka sama forma
znaczy może nie taka sama, ale podobna forma, że biorą udział w realizacji. Tylko mniej oficjalna, oczywiście. A coś na siłę czasami. Bardzo proszę pana. Ja mam sprawę. Pierwsza to Komisja Polityki Społecznej 8 lipca, godzina 19, najbliższy poniedziałek. Druga sprawa. Szanowna Rada Przejrzystości zatwierdziła drugą transzę badań profilaktycznych. Z kilkunastu zadań wysłanych do Warszawy zatwierdzili 10 i między innymi jest nasze zadanie, czyli szczepienia przeciwko grypie. Pod koniec... To coś się podjęli, tak? Nie, to jest tegoroczna sprawa. To jest na przyszły rok. To jest na przyszły. I pod koniec sierpnia prawdopodobnie będzie podpisane zarządzenie, nie lipca, tylko sierpnia, zarządzenia pana prezydenta i zostaną ogłoszone konkursy, w naszym przypadku tylko jeden konkurs, bo jest jedno zadanie i sądzę, że w drugiej połowie można już powoli informować, zresztą to pani przekazywałem, że będzie realizowane to zadanie. Mamy 12 tysięcy, sądzę, że około między 300 a 400 szczepień będzie wykonanych w tej sumie. Jeżeli będzie, to suma do szkolenie, jedno szczepienie do przyjęcia, bo w tamtym roku za szczepienie sobie rzucili 60 zł, więc myśmy odrzucili tą kwotę, bo to było nie do przyjęcia. To jest druga sprawa. Trzecia, atakują mnie panie przewodniczący, bo bardzo fajnie idzie. Remont się kończy, o ten słynny bezpiecznik, bo łączniki są zrobione i ten bezpiecznik no, wygląda fatalnie. Ja wiem, że podobno nie ma pieniędzy, żeby zostawić te krawężniki, ale żeby te płyty, one są tam w dużej części połamane, żeby to ewentualnie uzupełnić. Chodzi o ten bezpiecznik, bo tam te dochodzą łączniki, są dwa, gdzieś 2,5 metra szerokie i zostają takie, powiedzmy, miejsca, gdzie zostają te płyty. No i to jest fakt, że nie chodzi, ale to wygląda, mieszkańcy to jest są oburzeni. Natomiast powiem jedno, no nie, ja to zbieram, bo ja tam chodzę. To chciałbym, żeby pan wszystkim wyjaśnił, że ta część od ulicy Lenartowicza aż do ulicy Łobzowskiej jest już, że tak powiem, bonusem, ponieważ no bo miało tak być do Lenartowicza, także to jest w zasadzie tutaj... Ale ich naprawa uszkodzeń chodnika po drugiej stronie ulicy, I to, że to zadanie się pojawiło dużo wcześniej niż inne, które były planowane, też jest bonusem, więc kładę to na pana ręce, żeby wyjaśnić wszystkim oburzonym, że jest to dużo więcej niż to, co było planowane, że tak powiem, przez lata. Także są jeszcze inne propozycje. Tutaj bym był bardzo ostrożny. No nie, bo wygląda to kolejnym rozszerzeniom dotyczącym ulicy Sienkiewicza. Ja wiem, że ulica Sienkiewicza jest bardzo ważną ulicą, ale są też inne, nie mniej ważne. Ale nie, porównując do Mejki z Sienkiewicza, to wybaczcie państwo. Ale nie idźmy daleko, idźmy na ulicę Królewską. To samo. To jest zdecydowanie bardziej obciążona ruchem, a ale jest tam akurat, zdecydowanie gorsze. Pierwszy jest tam bardzo. Natomiast tam jest jeszcze propozycja, żeby bezpiecznikami będziemy lepko pasy wymalowali, ale to jest chyba nierealne, dlatego że pasy są przeznaczone, ale chyba te przepisy na to pozwalają. Żeby były pasy. No przejście przez. Ja stoję na stanowisku, że wszędzie, gdzie są przejścia, powinny być pasy. No tak, ale przepisy ma inne co do tego zapotrzebowania i bardzo mnie to smuci. Jest to zasadne jak najbardziej, ale pan z DIK-u wytłumaczył, że przepisy na to nie pozwalają, bo musi być odległość 100 metrów od przejścia. Jednego do następnego. Tak powiedziałem. To jest po prostu litera zabija ducha. Następna sentencja. Nagalna też nie da pasów tutaj. Ale przepraszam, bo to jest logiczne rzeczy. A jak mają nie przejść? No nie, ale chodzi o to, że... Tam być może, jak nie ale właśnie jeszcze nie pojawiła sprawa, że chodnik jeszcze nie jest skończony, jest bardzo dobrze zrobiony, są zatoczki, ale już zajeżdżają te specjalne drzewa. Dlatego jest tam zbędne, aby to już ogrodzić. Tak, ogrodzić, zasłupkować wszystko to. Ustawić, żeby po prostu... Doktryna też jest taka, że słupki nie zabezpiecza się zieleni słupkami, tylko elementami małej architektury, taka jest wykładnia obecnie z
No tak, ale jeżeli to jest jakaś prowizorka moim zdaniem, że nie wjeżdżali na początku. Ale znamy taki przykład z ulicy Spokojnej, gdzie pani radna Kojałowska wydzwaniała regularnie, jak ktoś tylko stanął, gdzie nie potrzeba i natychmiast była... Wiecie, za mało pan jest w oknie. Natomiast są tam dużo policji, oni są odpowiedzialni, mało tego, to nie dzwonią, bo policji dzwonią po straż miejską i były takie problemy. Ja nie ukrywam, że wielokrotnie rozmawiałem z szefem ruchu drogowego naszej dzielnicy, który przysyłał radiowozy, żeby po prostu ściągnąć te samochody, bo przeszkadzały i nie mogli remontować tego chodnika. Straż miejska przyjeżdżała, rozkładała ręce i odjeżdżali. Natomiast policja reagowała. Policja sobie radziła. Czyli natomiast jedna rzecz istotna, wreszcie wprowadzono jednokierunkowy na tym odcinku i policja ma żniwo, bo jak przyjeżdża, to tak 6 mandatów na dzień dobry, po 100, po 200 zł. Natomiast nie jeżdżą. Jadą na pamięć. Niestety na pamięć jeżdżą. Ja prosiłem tego komendanta, żeby na razie tylko po prostu pouczał. Przez miesiąc dać karencję taką, no to się że przyzwyczają. Ale fakt, że nie przyzwyczaili się, że połowę stoi pod prąd, a połowę zgodnie z kierunkiem jazdy, jeżeli chodzi o parkowanie. Komisja architektury 9 lipca o godzinie 17.30. 9 lipca? Tak. To jest wtorek. Bardzo proszę. Przepraszam bardzo. Marta Tatulińska, jestem przewodniczącą Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 51. Ja się zwróciłam z taką prośbą do Rady i na ręce Komisji Edukacji taką prośbę złożyłam o pomoc w modernizacji naszej infrastruktury sportowej. Jako gimnazja sportowa i szkoła z oddziałami sportowymi życzylibyśmy sobie znacznie lepszej tej infrastruktury. Jak rozumiem, w obecnym momencie nie było to możliwe z różnych powodów, natomiast chciałam podziękować i członkom Komisji Edukacji, i Państwu Radnym za to, że przynajmniej ten wkład w naszą sportową, sanitarną infrastrukturę Państwu rzeczywiście dodać. Bardzo dziękuję i będę Państwa odwiedzać, mam nadzieję. Tak jak już wróciłem przyszłemu dyrektorowi na budowę boiska, nas nie będzie stać na to. Orlik zrobimy. Co? Orlik na tych panów wypije z wody. Już mamy jeden. Mamy? No. Wystarczy. Nie ma problem jest, bo nie ma kto utrzymać. Ale to nie tylko problem Krakowa. Większość tych rolników. Nie ma środków na utrzymanie. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę. W takim razie zamykam 30.